Ja uwielbiam ją. Ja. Sid. Poczekaj. Pierwszy dworzec we Wrocławiu. Dobra, proszę Państwa, znaleźliśmy się we Wrocławiu. W noclegowni. To był dawny budynek dworcowy. Budynek pierwszego dworca kolejowego linii Wrocław-Oława, proszę Państwa. Otwartej w dniu 22 maja 1842 roku. Wow, ośmiciary przeszły. Spotkaliśmy tutaj bezdomnych. Za nami jest noclegownia. O kurcze. O kurcze, chłopie. Ale to wygląda. Wszystko jest na razie pozabijane na ostatni gwóźdź. Jak to mówimy. Ale przejdziemy się dookoła. Po prostu zobaczyć, czy jest tutaj możliwość wejścia. O kurde. O kurde, misiu z bombką w nosie. Ale żeśmy zaskoczyli. Ale żeśmy zaskoczyli. Proszę Państwa, pierwsze zejście do podziemi dworca. Co? Podziemia do Mordoru chyba. Do Mordoru. Może to jest tylko kawalątek, ale rozglądnijmy się. Wow! Ale tu jest super! Imprezkę mieli, butelki. Kurde, nie wziąłem butów. Tutaj widzę. Ja pierdzielę, chłopie. Patrz. Czekaj. Dobra, to jest ślepy zaułek. Stary zegary. Bydgoszcz. Ale wkręt tutaj. Ty patrz. To tory kolejowe. Ale czap. Widziałeś tam? Jeszcze stare. Ciekawe, czy będzie nam dane tutaj. Ciekawe, czy nam będzie dane tam. W tą stronę podejść. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Ja się kręcę. Ale miód. Stare wanny. Patrz, jaka skrzynia. Uważaj na gwoździe. Patrz. Niemiecka. Kiste Made in. Co? Kisten. Kisten po niemiecku to jest skrzynia, co? Chyba. Nie wiem. Ja z niemieckiego miałem banie. Nie, no żartuję, też trójkę. Ale chłopie, patrz! Jest wyjście! Proszę Państwa, wyszedłem na drugą stronę i mamy tory. Ja tylko chciałem te tory sfilmować. Patrz! Stare, piękne, przedwojenne tory. Chłopie! Co tu się odwala? Po drugiej stronie mamy już ten nasz dworzec wrocławski główny. Wszystko zabite. Dobra. Dobra. Kontynuujemy naszą podróż. W nieznane. Jak mnie przestraszył, ej, ale czułem, że jesteś, a i tak się przestraszysz. Chamie. Patrz. Dobra, ten budynek zrobiony. A tutaj? Hej! Aha. To jest tylko pomieszczenie jedno z wielu. Zabite. Okej. Okej. Czyli się dostać do tego pomieszczenia. Ale tam jest tylko jedno pomieszczenie, wiesz? Tam nie było odnóg. A tam? Nie byliście tam? Nie. Też jest jedno pomieszczenie z jakimiś przewodami.
Stare, samymi peszlami. Stare półki. Bo przewody już pewnie pozabierane. Patrz, nie, to rury. Patrz. Jeszcze jakieś pasy. No. Do uprzęży, Kafle, o, na chatkę, kafle. Przewody. Można sobie wziąć kafelecki. Dobra, fajnie. Lecimy dalej, zobaczymy, co zaoferuje nam jeszcze to miejsce. Bo się zaczęło dość ciekawie. Nie spodziewałem się, że w ogóle będziemy mieli ten wjazd. Ty, ale tam jest otwarte. Albo to są czyjeś, patrzcie. Ten budynek jest nasz. Albo to jest... Dworzec Górnośląski powstał w 1842 roku jako pierwszy dworzec na obecnych ziemiach Polski. Jego budowa nie trwała długo, budynek powstał w ciągu zaledwie jednego roku. Kamień węgielny pod budowę położono 2 maja 1845 roku, a już rok później 1 maja przeprowadzono pierwszą jazdę próbną. Oficjalnie otwarcie linii kolejowej z Wrocławia do Oławy miało miejsce 21 maja 1842 roku. Dworzec zawdzięcza swoją nazwę połączeniu Wrocławia z Zagłębiem Górnośląskim. 3 sierpnia 1842 roku otwarto 15-kilometrowy odcinek z Oławy do Brzegu, a niespełna rok później, 28 maja, fragment do Opola. 3 lata po otwarciu pociągi dojeżdżały już do Mysłowic, a długość linii wynosiła 200 km. Proszę Państwa, krąży legenda o kilku poziomach pod dworcem głównym, tak? Jest kilka leveli, o których raczej się nie dowiemy, tylko wybrani mają dostęp do tej wiedzy i nawet namacalnie mogliby to, uwaga, trutka na szczury, dotknąć i sprawdzić. Niestety nam to nie jest dane w dzisiejszych czasach. Patrz! Patrz! Jaka konstrukcja! Co tutaj spadało, pa? Widziałeś? Przesył mieli? Gdy Towarzystwo Kolei Górnośląskiej otrzymało koncesję na budowę linii kolejowej Wrocław-Poznań, podjęto decyzję o budowie nowego, większego budynku stacyjnego. W ten sposób powstał obecny dworzec główny Wrocław, który został otwarty w 1857 roku, a dworzec górnośląski nie był już tak potrzebny. Na terenie dworca po II wojnie światowej mieściły się gabinety kolejowej służby zdrowia. Na początku XXI wieku spółka PKP sprzedała najstarszą z części prywatnemu inwestorowi. Cały budynek i teren wokół niego od lat jest opuszczony. Jedynie część dobudowana w późniejszych latach służy noclegowni imienia brata Alberta. Proszę zobaczyć, przy głównej drodze takie coś dostępne. Niezabezpieczone. Dziwne. Tu jest też fajna chata. Dzień dobry. Zwykła chata. Okej, tu jest bardzo... Oj. Bardzo dokładnie zabezpieczony. Patrz, jaki stary jeszcze jest ten. Jaki stary, cholera. Pomnik. No nie jest, tu nie ma ciekawego, po prostu pomieszczenia. O, spajcowane. Nie ma sensu tam iść. Spróbujemy dostać się do tego dużego budynku. Oj, tutaj. Ale bojo maj, tutaj jest, proszę Państwa. Orlik. Orlik 2024. Bez hejtu. Ja wierdzielę, zobaczcie. To odwiedzić. Dronem wlezie. Do środka wejść. To jest, proszę Państwa, rarytasik. Rarytasik na skalę światową, bo budynek powala. Ale zaraz, to jeszcze nie jest wszystko stracone. Przejdźmy się tutaj. Tu widzę pracę. Pracę w rąk. Nie, do środka tutaj tak lekko nam nie będzie. Ale może się da naokoło podejść. Także zaraz zobaczymy. Proszę Państwa, była kiedyś na pewno też i przychodnia. Bo widzę rentgen. Podejdę. Tam był punkt NFZ.
Tu widzę, jest wejście. O, ale schody. Ale schody straszne. Tu jedno rękań. USG, tak? Kapitalnie. Kapitalnie to wszystko jest zrobione. No dobra, lecimy w następne miejsce. Niestety tam się nie da wejść. Do tego przepięknego budyneczku. No ale zaraz się widzimy na następnym odcinku. Jakim? Villa. Villa i agencja opuszczona towarzyska.